Dzień backupu to muszę zadać podstawowe pytanie w takim razie czym jest backup? Backup to po prostu kopia zapasowa. Tak w języku polskim tłumaczymy to słowo i oznacza ono powielenie naszych danych. To dlaczego warto wykonywać backup? By uniknąć niemiłych konsekwencji utraty tych danych i to jest podstawowy cel posiadania kopii zapasowej. Użytkownicy pamiętają o tym, żeby na co dzień wykonywać backup, czy raczej myślimy sobie, że nasze dane są po prostu bezpieczne? Myślę, że statystycznie czujemy się bezpieczni i cedujemy poczucie bezpieczeństwa na urządzenia, którymi obsługujemy te dane, co jest pomyłką, bo nie ma niezawodnych urządzeń. To dlaczego warto, żebyśmy wykonywali backup? Właśnie dlatego, żeby uniknąć niemiłych konsekwencji związanych z ich utratą. I żeby po pierwsze, Ułatwić sobie proces odzyskiwania tych danych, po drugie, zminimalizować koszta, po trzecie, żeby zminimalizować również czas poświęcony i nerwy na utratę być może istotnych z naszej perspektywy danych, a o istotności tych danych decydujemy my. To czy są złote zasady wykonywania backupu, jakieś takie czynności, które każdy z nas powinien wykonywać? Przeciętny użytkownik technologii i komputerów. Procedur dotyczących backupów jest wiele. One są zależne od schematów, od przyjętych strategii i od problemu, który bierzemy na warsztat. Natomiast w ogólnej przestrzeni możemy sobie powiedzieć na przykład o zasadzie 3-2-1, która to mówi o tym, żeby przechowywać minimum trzy wersje naszych danych, zazwyczaj na dwóch urządzeniach. Różnych urządzeniach, i dobrze by było, żeby jedno z tych urządzeń było zlokalizowane gdzie indziej niż pozostałe dwa. W takim razie, jak określić to, czy nas dotyczy backup? Mogą być osoby, które uznają, moje dane nie są aż tak istotne, żeby wykonywać ich backup. Myślę, że to jest pomyłka wynikająca z wygody i z podejścia trochę, które lekceważy sam problem, bo nie jesteśmy w stanie zaplanować i. Prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, które z naszych informacji, które z naszych danych będą istotne w perspektywie dłuższego czasu. Więc w mojej ocenie nie ma bezpiecznego urządzenia, i nie ma osoby, która powinna się czuć komfortowo, nie wykonując kopii bezpieczeństwa, kopii zapasowej danych. Skutek czego możemy utracić te dane? Trochę postraszymy w tym momencie, ale warto uświadomić też te niebezpieczeństwa. Prawdopodobnie, jeśli używamy telefonu A, Pewnie większość z nas w tej chwili używa urządzeń mobilnych, to spektrum zagrożeń jest bardzo szerokie. Od włamania przez najbardziej prozaiczne przypadki, czyli upadek na przykład telefonu, podczas nie wiem, wykonywania najprostszych czynności. Telefon być może jest łatwo również zgubić trochę trudniej zgubić komputer, ale komputer składa się z części, które są zawodne. Nie mamy żadnej gwarancji, że dysk komputera, nośnik danych, nie ulegnie awarii, wynikającej czy z przyczyn technicznych, czy z przyczyn losowych. To na czym wykonywać te kopie bezpieczeństwa, jeszcze jakbyśmy mogli uświadomić? Wracając do zasad, to fajnie jest, jeśli kopie zapasowe robimy na urządzeniu, które nie jest urządzeniem macierzystym. Czyli nie jest dobrze wykonywać kopii bezpieczeństwa na przykład w komputerze na tym samym dysku, na którym przechowujemy te dane. Lepiej mieć zewnętrzny dysk, a dodatkowo dołożyć na przykład przechowywanie danych w chmurze. I to powinno nas mniej więcej statystycznie uchronić od. Niemiłych konsekwencji ich utraty. A czy jest jakaś częstotliwość wykonywania tego backupu? Bo jest dzień backupu, który no, teoretycznie powinien nam przypominać raz do roku o tym, że warto by było wykonać, robić częściej, czy znowu zależy od tego, jak cenne mamy dane? W ogólności dobrze jest mieć harmonogram i dobrze mieć jakąś strategię wypracowaną dotyczącą swoich danych. Pewnie warto się przyjrzeć i przemyśleć ten problem. Które dane są istotne do tego, żeby je backupować, żeby robić ich kopie bezpieczeństwa częściej, które nie wymagają z kolei tak intensywnego powielania. I to można sobie przemyśleć. Natomiast generalną strategią powinno być to, żebyśmy jednak dostosowali swoje myślenie do pewnego harmonogramu wykonywania tych kopii zapasowych. Ym, ale nie rzadziej niż? Trudno to określić, bo yy, przykład związany na przykład z listą, kontaktów w telefonie. Jeśli ona się nie zmienia przez rok czasu, to być może nadmiarowym jest robienie kopii co tydzień. Bo ona się nie zmienia, tak, ale jeśli nie pomyślimy o, o takiej prostej historii, w której dodajemy jakiś kontakt, który jest być może dla nas istotny, a nie będziemy mieli harmonogramu wykonywania takiej kopii, na przykład co tydzień, to to myślenie może nas zgubić. W związku z tym myślę sobie, że ja na przykład robię backup danych swoich istotnych co tydzień, mniej więcej co tydzień, i powielam go potem jeszcze na zewnętrzne urządzenie kolejne do chmury, mniej więcej co miesiąc.